Szczęść Boże, Maria Kupczyk. Czas na informacje dnia. Zapraszam. Nie milkną echa po wczorajszej wizycie w Kijowie premierów Polski, Czech i Słowenii. Największą dyskusję wywołały słowa wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego o pokojowej misji NATO na Ukrainie. Podczas wczorajszej wizyty w Kijowie premierzy Polski, Czech i Słowenii apelowali, aby Zachód mocniej reagował na to, co dzieje się na Ukrainie. Jeżeli Europa myśli, że jak Ukrainę straci, to będzie to ta sama Europa, to drodzy Europejczycy, ci, którzy tak myślą, są w głębokim błędzie. Taka Europa byłaby symbolem porażki, symbolem słabości i symbolem upokorzenia. Za solidarność z narodem ukraińskim dziękował prezydent Wołodymyr Zełenski. Cieszyłem się, że mogłem się spotkać, porozmawiać osobiście w naszej stolicy. To jest ważne wsparcie, kiedy nasz Kijów jest celem najeźdźców. Szczególnie ważne i szczególnie odważne jest być tu obok nas, obok przyjaciół. Tak przejawiają się liderstwo. Ich kraj odwiedzają premierzy sąsiednich państw, państw europejskich, państw Unii Europejskiej. Oznacza to, że kraj ten nie jest zapomniany, że ktoś o nich myśli. Mimo tragedii wojny, ten kraj funkcjonuje w miarę normalnie. Wskazuje profesor Piotr Niewiński. O wizycie w Kijowie piszą światowe media. New York Times podkreśla symbolikę wyjazdu liderów Polski i Czech, których państwa były strefą wpływu Związku Sowieckiego, a teraz obawiają się powrotu do rzeczywistości sprzed 30 lat. Niemiecki Die Welt zaznacza, że kraje Europy Wschodniej ostatecznie miały rację w swoim sceptycznym podejściu do Rosji. W Polsce dyskusję wywołała wypowiedź wicepremiera do spraw bezpieczeństwa Jarosława Kaczyńskiego. Sądzę, że potrzebna jest misja pokojowa NATO, ewentualnie jeszcze jakiegoś szerszego układu międzynarodowego, ale taka misja, która będzie w stanie także się obronić i która będzie działała na terenie Ukrainy. Liberalno-lewicowa opozycja uważa, że słowa wicepremiera Kaczyńskiego nie były wcześniej skonsultowane z liderami NATO i Unii Europejskiej. Premier Kaczyński powinien być bardziej precyzyjny w swoich wypowiedziach, żeby nie budować jakiegoś pola do nadużyć czy nadinterpretacji. Poseł Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej wskazuje, że Polska powinna podejmować tego typu działania w ramach OBWE. Minister Rau ma wszelkie narzędzia, po pierwsze, żeby zwołać szczyt OBWE w Warszawie, po drugie, żeby taką misję, która będzie dotyczyła działań deeskalacyjnych, ale również usprawniła funkcjonowanie korytarzy humanitarnych, przeprowadzić. Padają też propozycje, aby misję pokojową na Ukrainie zorganizować w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych. To jednak nie takie proste, mówi wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki. W ONZ-cie decyzje zapadają większością, ale Rosja ma prawo weta i z pewnością taki pomysł by zablokowała, więc trzeba szukać innych rozwiązań. Apel polskich władz o powołanie misji pokojowej jest niezwykle ważny, zaznacza dr Mirosław Buruta-Krakowski. Ochranianie chociażby korytarzy humanitarnych czy ochranianie ewakuacji cywilów, wszystko jedno przez jaką misję, ale danie szansy ludziom ucieczki z zagrożonego przez Rosjan kraju jest moim zdaniem mechanizmem, który należy rozważyć już. Minister Mariusz Błaszczak przedstawił pomysł wysłania na Ukrainę misji pokojowej podczas spotkania ministrów obrony NATO. Taka misja pokojowa na przykład jest w Kosowie. No ale oczywiście to nie jest proste. Ta sprawa będzie omawiana. Ta sprawa została położona na stole. Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg podkreślił, że sojusz nie chce być stroną konfliktu. Wspieramy każdy proces pokojowy. Wzywamy Putina do wycofania rosyjskich wojsk z Ukrainy, ale nie planujemy wysyłania natowskich żołnierzy do Ukrainy. Aprobatę wobec wysłania pokojowej misji NATO na Ukrainę wyraził za to prezydent Litwy Gitanaus Nauseda. Dziś musimy być otwarci na wszystkie propozycje. Propozycja Polski w sprawie utworzenia zbrojnej misji pokojowej NATO na Ukrainie może być rozważona w celu zabezpieczenia korytarzy humanitarnych w tym kraju. Pokojowa misja Sojuszu Północnoatlantyckiego na Ukrainie może być jednym z tematów szczytu NATO w Brukseli w przyszłym tygodniu. Według nieoficjalnych informacji weźmie w nim udział prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden. 24 marca odbędzie się nadzwyczajny szczyt NATO. Swój udział zapowiedział prezydent USA Joe Biden.
Koszmar na Ukrainie trwa. Dziś w katedrze głównej NATO w Brukseli zebrali się ministrowie obrony państw sojuszu. Spotkanie podzielone było na dwie części. Pierwsza dotyczyła sytuacji na Ukrainie, druga spraw odstraszania i obrony. Tu mocno wybrzmiał temat wzmocnienia wschodniej flanki paktu. Dzisiaj zleciliśmy naszym dowódcom wojskowym opracowanie opcji we wszystkich dziedzinach: ląd, przestrzeń powietrzna, morze, cyberprzestrzeń i przestrzeń kosmiczna. Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg podkreślił też, że państwa sojusznicze są zgodne co do tego, by zapewnić Ukrainie wsparcie. Utrzymały także zdanie, że przemieszczanie jakichkolwiek sił NATO na terytorium Ukrainy niesie ze sobą niebezpieczeństwo rozlania się wojny po Europie. W Brukseli Polskę reprezentował minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Szef resortu podczas spotkania przedłożył projekt międzynarodowej misji pokojowej na Ukrainie, o którym wczoraj w Kijowie mówił wicepremier Jarosław Kaczyński. Ten projekt przedstawiłem do zastanowienia się przez sojuszników, czy i jak mogłaby być sformułowana misja pokojowa na Ukrainie. Przypomnę, że taka misja pokojowa na przykład jest w Kosowie. Agresja Rosji na Ukrainę będzie tematem najbliższego szczytu NATO. Zwołałem nadzwyczajny szczyt 24 marca w siedzibie NATO. Zajmiemy się rosyjską inwazją na Ukrainie, naszym silnym wsparciem dla Ukrainy i dalszym wzmocnieniem odstraszania i obrony NATO. W tym krytycznym czasie Ameryka Północna i Europa muszą nadal stać razem. Swój udział w szczycie zapowiedział prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden. Najprawdopodobniej przyjedzie także do Polski. Wizyta prezydenta Stanów Zjednoczonych ma być prawdopodobnie takim lekiem na nasze obawy odnośnie przyszłości sojuszu, jak i ewentualnej agresywnej postawy Rosji. Choć też nie należy wykluczyć tego, iż pewnie jakieś zakulisowe sprawy będą na miejscu tutaj też załatwiane. Mówił politolog Marcin Adamczyk. Z wizytą dyplomatyczną do Turcji udał się dziś prezydent Andrzej Duda. W Ankarze spotkał się ze swoim odpowiednikiem Recepem Erdoanem. Głównym tematem ich rozmowy były relacje bilateralne oraz współpraca, w tym współpraca militarna. Ta przestrzeń, w której możliwe jest realizowanie współpracy polsko-tureckiej i wzajemnej wymiany gospodarczej, jest ogromna i z całą pewnością w znaczącym bardzo stopniu niewykorzystana, co chcielibyśmy z panem prezydentem, aby zostało uzupełnione, aby zostało zrealizowane z pożytkiem zarówno dla Turcji, jak i dla Polski. Prezydenci rozmawiali również o tym, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. W tym kontekście poruszyli kwestie związane m.in. z uchodźcami oraz niezbędną pomocą humanitarną. Podzieliliśmy się naszymi poglądami dotyczącymi bezpieczeństwa europejskiego. Chcemy podkreślić, że zgodziliśmy się, że chcemy i będziemy kontynuować dyplomatyczną drogę do zażegnania konfliktu. My jako Turcja kontaktujemy się ze stroną rosyjską. Jutro będziemy też rozmawiać ze stroną ukraińską. Turcję i Ukrainę wiąże wspólnota interesów, wskazuje Marcin Adamczyk. Turcy, co oczywiste, Ukraińcy również nie chcą dopuścić do sytuacji, w której Rosjanie zdominowaliby basen Morza Czarnego, a ewentualne zajęcie ukraińskiego wybrzeża mogłoby stać się przyczynkiem do dalszej rosyjskiej ekspansji. A do tego nie chcą dopuścić kraje szeroko pojętego Zachodu. Ukraina apeluje o uznanie rosyjskiej agresji za zbrodnie wojenne, a Władimira Putina za zbrodniarza wojennego. Chce jak najszybszego pociągnięcia okupanta do odpowiedzialności. To już 20 dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Inwazji, której celem stały się nie tylko obiekty wojskowe, ale również cywilne. Budynki, szkoły, szpitale. Rosyjscy okupanci zniszczyli 3,5 tysiąca obiektów infrastruktury na Ukrainie przez 20 dni wojny. Przykładem jest chociażby ta szkoła w Mariupolu, zniszczona przez rosyjską rakietę. Prawdziwy dramat rozegrał się dziś w Czernichowie, gdzie rosyjskie wojska otworzyły ogień do ludzi stojących w kolejce po chleb. Według ukraińskich mediów zginęło co najmniej 10 osób. Wśród zabitych cywilów są także dzieci. Do dzisiejszego ranka zabito 103 dzieci. To jednak namiastka zbrodni wojennych, jakich dopuszcza się wobec Ukrainy Rosja z Władimirem Putinem na czele.
Okupanci odpowiedzą za każde zło wymierzone w nasz kraj i naród, deklaruje ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski. Intensyfikujemy pracę nad postawieniem najeźdźców przed wymiarem sprawiedliwości. Musi istnieć Trybunał Międzynarodowy i taki powstanie. Rosja zapłaci za wszystko, co zrobiła przeciwko Ukrainie, przeciwko naszemu narodowi, za każdy akt terrorystyczny swoich wojsk na terytorium naszego kraju. Prokuratura Ukrainy i organy ścigania rozpoczęły już pracę w tym zakresie. Sprawę rosyjskich zbrodni na Ukrainie ma zbadać Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze. Wczoraj główny prokurator Trybunału, Karim Khan, rozmawiał na ten temat na Ukrainie. Z kolei dziś przybył do Polski. Prawo musi w tej chwili postawić sobie za cel mężczyzn, kobiety i dzieci, którzy zostali dotknięci konfliktem. Ludzie na Ukrainie cierpią i właśnie prawo musi tam odnaleźć swoje miejsce. Naszym wspólnym zadaniem jest udowodnienie tego, że prawo nie jest w tym przypadku abstrakcją, ale jest ono wprowadzone do walki w celu ochrony i zapewnienia sprawiedliwości. W śledztwo przeciwko Rosji angażuje się także Polska. Nasz kraj pomaga w gromadzeniu dowodów, które następnie przekaże do Międzynarodowego Trybunału w Hadze. Mogę Państwu poinformować, że zostało zebranych już ponad 300 świadectw procesowych, czyli protokołu zeznań świadków, którzy opisują konkretne zbrodnie i występki, które miały miejsce w związku z napaścią Rosji na Ukrainę. Do tego dochodzi masa innych materiałów dowodowych, zarówno wideo, jak i zdjęciowych, których w sieci nie brakuje. Trybunał w Hadze ma bardzo mocne narzędzia do tego, żeby sprawę rosyjskich zbrodni przeciwko ludności ukraińskiej osądzić, akcentuje dr Michał Skwarzyński. Trybunał w Hadze nawet bez przesłuchania świadków mógłby to postępowanie przeprowadzić w oparciu o dowody natury cyfrowej, gdzie każdy biegły z informatyki mógłby wypowiedzieć się co do ich wiarygodności, no a one są bezwzględne, one w jednoznaczny sposób wskazują, że Putin jest zbrodniarzem wojennym. Co jednogłośnie uznał wczoraj amerykański Senat. Wszyscy w tej Izbie, demokraci i republikanie, zjednoczyliśmy się, aby powiedzieć, że Władimir Putin nie może uciec przed odpowiedzialnością za okrucieństwa popełnione wobec narodu ukraińskiego. Z kolei dziś Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości uznał atak Rosji na Ukrainę za nielegalny i wydał zarządzenie nakazujące przerwanie operacji militarnej. Pytanie, czy Rosja będzie respektowała wyroki międzynarodowych trybunałów. Kraj ten wystąpił już z Rady Europy, a 8 lat temu wycofał swoje podpisy pod statutem Międzynarodowego Trybunału Karnego. PKN Orlen przejmie polskie górnictwo naftowe i gazownictwo. Zgodę wydał Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał warunkową zgodę na przejęcie polskiego górnictwa naftowego i gazownictwa przez PKN Orlen. Do fuzji dojdzie jeszcze w tym roku, zapewnił prezes Orlenu Daniel Obajtek. W tym roku chcemy przejąć PGNiG, by zbilansować zarówno zakupy ropy, jak i zakupy gazu. To jest z korzyścią dla całego naszego rynku, dla całej naszej gospodarki. UOKiK postawił jeden warunek. Spółka Gas Storage Poland, która zarządza magazynami gazu należącymi obecnie do PGNiG, będzie musiała zostać sprzedana innemu podmiotowi, wyjaśnił prezes UOKiK Tomasz Chrustny. W okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy od połączenia ten podmiot musi być zbyty przez uczestników koncentracji. Jednocześnie nie może on być przejęty przez jakikolwiek podmiot z grupy kapitałowej PGNiG bądź Orlen. Prezes Orlenu podkreśla, że warunek dotyczy zbycia jedynie operatora, a nie własności aktywów. Czyli własności aktywów, kawerny czy też inne magazyny zostają w PGNiG-u, ale docelowo one zostają w Orlenie, czyli my będziemy mieć z operatorem umowę, na mocy której operator będzie korzystał z tych magazynów. Orlen oprócz połączenia z PGNiG przygotowuje się także do fuzji z Lotosem. Wcześniej paliwowy koncern przejął Energę. Integracja spółek wzmocni bezpieczeństwo Polski i przyspieszy transformację energetyczną naszego kraju, podkreślił minister aktywów państwowych, wicepremier Jacek Sasin. Ten duży podmiot, duży koncert multienergetyczny będzie w stanie dużo skuteczniej pozyskiwać nowe kontrakty, wchodzić na nowe rynki, skąd mógłby pozyskiwać surowce energetyczne. To z kolei przełoży się na atrakcyjniejsze ceny surowców.
surowców. Te ceny będą zdecydowanie bardziej stabilne i będziemy bardziej odporni na te wszelkie działania, które są na dzień dzisiejszy na świecie. Proces koncentracji PKN Orlen i PGNiG formalnie rozpoczął się w maju ubiegłego roku. Ksiądz biskup Zbigniew Zieliński objął urząd biskupa koadiutora diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Ksiądz biskup Zbigniew Zieliński pełnił dotychczas posługę biskupa pomocniczego archidiecezji gdańskiej. Decyzją Ojca Świętego został mianowany biskupem koadiutorem diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Diecezja wita księdza biskupa z radością, mówił jej ordynariusz ksiądz biskup Edward Dajczak. Z woli Boga będzie ksiądz biskup prowadził nas, mam nadzieję, przez długie lata po tych drogach, które są właściwe Panu. Bardzo się cieszymy. Cieszymy się z tego spotkania, cieszymy się z tego, że w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej przy upływających latach i nie najlepszym zdrowiu biskupa diecezjalnego jest biskup koadiutor, który będzie systematycznie i powoli przejmował posługę w diecezji. Swoje tak wypowiedziałem już wobec nuncjusza, tu przy was je potwierdzam. I z całego serca proszę o modlitwę, o życzliwą współpracę i ze swojej strony obiecuję dać to, co tylko mogę. W nadziei także, że Pan Bóg dopełni ludzkich braków i pomoże w ten sposób jeszcze lepiej służyć Kościołowi na tej ziemi. Uroczystość kanonicznego objęcia urzędu biskupa koadiutora odbyła się w kaplicy Centrum Edukacyjno-Formacyjnego w Koszalinie. Jej centralnym punktem była Eucharystia. Bądź mi litościw, Boże nieskończony, według wielkiego miłosierdzia swego. Bardzo potrzebujemy proroka Jeremiasza. Proroka Jeremiasza, który z całą świadomością, że są wokół niego niegodziwi ludzie, będzie nas uczył myślenia Bożego i tego, co to znaczy dzisiaj być jak niewolnik i sługa. Mówił w trakcie homilii ksiądz biskup Krzysztof Zadarko. Ksiądz biskup Zbigniew Zieliński ma 57 lat. Jego zawołaniem biskupim są słowa, aby byli jedno. To były informacje dnia z Panem Bogiem. Dzisiejsza noc to przewaga pogodnego nieba. Szczęść Boże, Krystian Kuczkowski, czas na prognozę pogody. Na wschodzie i od Górnego Śląska po Podkarpacie pojawi się minimalny mróz do minus 4, minus 2 stopni. Na zachodzie i wybrzeżu temperatura będzie najwyższa, 3-4 stopnie. W całej Polsce będzie sucho. W czwartek na danym obszarze słonecznie i tylko na zachodzie oraz Pomorzu chmur będzie nieco więcej. Wieczorem na Pomorzu możliwe, że popada. W zachodniej Polsce dosyć ciepło, bo 14 stopni. Na wschodzie znacznie zimniej, około 4 stopni. Południowo-wschodni wiatr powieje z umiarkowaną prędkością i wysokie ciśnienie atmosferyczne nadal będzie rosnąć do poziomu 1029 hektopaskali. W piątek na przeważającym obszarze będzie słonecznie i sucho. Nadal utrzyma się podział na zdecydowanie chłodniejszy wschód, około 4 stopni, i cieplejszy zachód, 11-12 stopni. To wszystko na teraz. Życzę Państwu spokojnego wieczoru.